Ja cię nie szanuję? Oczywiście, że cię szanuję. Jasne, krytykujesz wszystko, co robię. Nie wszystko. Nie? To zacznijmy od food trucka. Cholernie mnie boli to, że nie wierzyłaś w mój biznes, a wiesz, że to moje marzenie. To zacznijmy od tego, że właśnie przez tą cholerną budę na kółkach nasze małżeństwo się rozpadło. Czyli Krzysztof nie miał nic z tym wspólnego. Znowu to samo. Oczywiście najprościej jest zwalić winę na mnie, ale ty nie widzisz problemu w tym, co ty robisz, nie? Przy tobie czuję się, jakbym miała dwójkę dzieci, a nie jedno. Kasiu, widzę, że poziom emocji jest u ciebie bardzo wysoki. No ale jaki ma być, skoro mój mąż jest totalnie nieodpowiedzialny? A moja żona spała z innym facetem. Zus, przestań się mnie czepiać. Lepiej zastanów się nad sobą i nad tym, co ty w życiu robisz. Słuchajcie, myślę, że w tym miejscu możemy przerwać. Tymczasem miałabym dla was jeszcze jedno zadanie. Kasiu, proszę cię, żebyś spędziła jeden dzień z Rafałem w jego food trucku. Co? Po co? Po to, żebyś zobaczyła go w roli, w której czuje się szczęśliwy i spełniony. Super pomysł. Ale dlaczego akurat ja mam takie zadanie? Bo to ja jestem winna, tak? Nie, nie chodzi o winę. Chodzi o wyczyszczenie sytuacji pomiędzy wami. Dobra, a dlaczego akurat Rafał nie może przyjść do mojej firmy i czemu on nie może zobaczyć, jak ja ciężko pracuję? Bardzo dobry pomysł, Rafał. Dobrze będzie, jak zobaczysz, jakie Kasia ma obciążenia w pracy. Okej, super. Nie, dobra, dobra, wycofuję się z tego. To już wolę, jak ja pójdę do tego food trucka. No i widzisz. Co widzisz? Robię to, co mi kazano. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję za spotkanie. Kasiu, do widzenia. To ile się należy? To wypiszę może rachunek. Kasia, czekaj! Kasia, nie było łatwo, ale czuję, że nam się uda. No, na pewno. Wiedziałam, że to wszystko wyjdzie tak, że to jest moja wina, a ty jesteś święty. No ale ona niczego takiego nie powiedziała. Ale ja wiem, co usłyszałam. A wiesz co, ja od ciebie usłyszałem, że jestem nieodpowiedzialny i dziecinny. No to z czego się cieszysz? No z tego, że staram się ratować nasze małżeństwo. No, na pewno. A w czym nam ma pomóc to, że zmarnuję trzeci dzień w twoim food trucku? No ale widzisz, jaki masz do tego stosunek? Już mówisz, że zmarnujesz cały dzień. Rafał, nie czepiaj się słówek, proszę cię. Kasia, kocham cię i chcę, żeby nam się udało, no ale jeżeli ty nie chcesz, no to nie ma szans. Dobra, jedźmy już.